Tak. Czy są słowa zakazane? Was nie powinno być chyba widać, więc ten. Ej, zachowujcie się normalnie, wszystko będzie dobrze, dobra? Więc testujemy dzisiaj sobie. Co to urządzenie przestało odpowiadać? Hej, Raid Shadow Legends, tak? Widać czat chyba dobrze, nie? No, więc ten. A włączyłem kamerkę, bo tak ten było w wielkich zapisach. I chyba ten. Ktoś pyta, co za pasek po lewej. Nie wiem, ja nie dużo rozumiem, tak? Ale spróbuję ogarnąć. Podejrzewam, że to jest gra, więc nie powinno być problemów. Dziękuję, Menzberg. Jestem na czacie głosowym, jakby ktoś chciał porozmawiać o swoich problemach. Ciekawe, czy Altenter działa. Działa. No i ten. Gra jest po angielsku. Jest voice acting. Sterowanie myszą, z tego co rozumiem. Kerti pyta, czy z góry. Tak, z góry. To jest problem. Więc tak, klikniemy na tym ludziku i zobaczymy, co się stanie. Patrzcie na to. Zwróćcie uwagę na głębię ostrości. I w sumie jest pytanie do ekspertów, bo... Ktoś wszedł na ten, na kanał. Ty, Lonaro wszedł. Ej, Lonaro, wszystko ok? Halo? Moment, sorry, muszę tylko sobie tutaj... Czemu to nigdy nie działa? Sorry, Lonaro, nie słyszałem cię. Przepraszam. Wszystko ok? Spoko. Nie, patrzę na tą grę i nie wiem, co mogę mówić. Powiem tak, ja też nie wiem. Powiedz mi tak, z ważnych rzeczy, czy czekasz na ten? Na Night City Wire? No, wiadomo, jako udziałowiec CD Projekt Red muszę. O, to nic, będziemy, będę z nami się łączył duchowo i rajdowo. Okej. Okay. Oprócz tego dzisiaj mamy Noite. 1-0. Jesteś Noitowcem? Nie. Ja bardziej raz Among Us jest tutaj na szczycie. O 20. Wpadasz? No pewnie, bardzo chętnie. Okej, dobra, dobra. Ale tutaj zwracają uwagę, że widać czat na streamie. To chyba dobrze, bo lepiej ich wytnę. Może widzę, że jest inny czat na Twitchu niż ten. Skoro nie chcą, to nie. Co to pyta? Eckler. Potem wam powiem wszystko, jak tylko przejdzie, ok? Cała operacja. No. Tak, trochę pod wpływem twoich zachęty pobrałem tą grę, ale... No. Nie, to potem pogadamy na serio, dobra? Teraz wiem, że ci się podoba. Cieszę się tak bardzo, no, że... nie, jest cudowna. Słuchaj, tylko 5 giga. nie wiem, ile, szczerze mówiąc. Jezu. A nie, teraz mnie wszyscy nienawidzą. Nie, spoko, masz, jakby dostaniesz ten ochronę od nas. O. Okej. Okay. Ciekawie, jaki ktoś... grał... No. Knightem, ha. właśnie, patrzę. Ta babka mówi, że ci czempioni mogą być wybranymi. Zobaczmy, co to znaczy w ogóle. Wybierz swojego... Kogo chcecie? Ja bym wziął orka, bo wygląda bardzo fajnie.
A nie, ona teraz gada tylko. Teleria, prawie jak Temeria, nie? As guardian of Teleria, I have done what I can, but my power is almost spent. Straciła moc i tak dalej. Pojawia maga. To ja wezmę, ja lubię tych takich, rozumiem najlepiej tych, co biją mieczem. Wtedy nie musisz się uczyć systemu magii, który tam jest różny. Bicie mieczem to bicie mieczem. Okej. Okay. Najlepsze jest to, że przyszły mi te nowe okulary, które się wkłada na głowę od Facebooka. Kurde, jestem strasznie ciekaw ich. O, a one, skąd one przyszły? W sensie z Europy? Tak, z tego kraju, gdzie są narkotyki dozwolone. A, okej. Okay. I ten, już wszyscy mają, Kłaz miał, nawet Rysław chyba dosłownie. Że ten, że mur berliński nie powstrzymał? Jeszcze, już nie, już chyba trochę zmieniło. Dobra, weźmiemy tego ludzika. A, okej. Okay. Ktoś wszedł. Tak? Ciekawe, czy jestem dobry z Discorda? Ja tylko chciałem powiedzieć, Hej. Że dzięki twojej rekomendacji pobrałem grę. Zapraszamy. Night Shadow Legends i wyleczyło moją ciężką depresję. A czekaj, Trey, co ty jeszcze grałeś z nami? Ty grałeś z nami w Among Usa? Tak. W Star City? Jestem najtowcem. W Star Citizenie grałeś? Próbowałem, ale mi wywalało. Aha, no nie, bo w czasie Star Citizen cię wyleczył, ale to nie teraz to nie mówimy. Dobra, biorę. Oj, pan Wraniak, pan doktorant. Może też chciałem powiedzieć, że Raid bardzo fajna gra i myślałem długo, ale musiałeś ty zagrać, żebym ją zagrał w końcu. Więc bardzo się cieszę, że ją pokazałeś. Aż się wzruszyłem. Ja też się wzruszyłem. Tylko jeszcze się muszę tak wzruszyć. Muszę powiedzieć, że to jest tak dobra gra, że będę to polecał studentom. Dobra, myślę, że muszę wzruszać tak przez 2 godziny, okej? Okay? Nie wiem, czy... To drugie zajęcia, sesja Braid. Dokładnie tak, jak będą chcieli dodatkowe punkty, powiem, zagrajcie w Braida, tak, dokładnie. Tak, plusik za Braida. Aha, bo jestem w ogóle w tym, że mszy świętej, tak? Dobra, widzę, że tutaj wszyscy mogą... idę na chwilę od was, zaraz do was wrócę, dobra? Aha, to dużo tłumaczy wszystko. Widzicie ten... Dużo tłumaczy, że ten... Sorry, chłopaki. Aha. Okej. Okay. Obudź się, wojowniku. Powtórzymy czytanie. I tłumaczenie po angielsku. Jestem przeziębiony. To jest twój bastion. Stąd będziesz przyzywał i trenował czempionów, by walczyli z ciemnymi i ich cieniem. No, muszę wam jeszcze kamerę pokazać Logitecha. Tylko nie spieszno mi z tym. Okej. Okay. Proszę. Czy za 200, czy nie wiem co się dzieje, okej. Okay. Jeden champion to nie armia. Używaj tajemniczego shardu, by przyzwać innego championa do portalu. W ogóle na Twitchu też się czekaj, głośniej Discorda, tam głośniej, sorry. Lubię madre dziewczyny. Piszcie tam coś fajnego, dobra? Nie wiem, że ten, żeby wyglądało, że wiecie. Dziękuję MW Anihilator za robienie sztucznego tłumu. Jak wytrzymacie te parę godzin, wychodzi coś wspaniałego. Jest Noita 1.0, jest Among Us. Zaprosiłem pana, który jest prowadzącym serwisu, nie, występuje w filmikach polskiego Microsoftu. Więc pogra z nami jeszcze i chyba tyle. I już w końcu tego na plus. Chyba do 19 tu muszę z tym być. Okej, zobaczymy. Czekam na potwierdzenie. No bo na razie mam nadzieję, że tutorial wszystko mi pomoże. Czy Bill Gates, syn Billa Gatesa. Czy wnuk w sumie już. Więc tajemnicze szardy, odłamki, pozwalają ci przyzywać pospolite, niepospolitych i rzadkich czempionów. Okej. No to hej. Summoned an attack type champion with great attack and support skills. Let's head to the campaign map and prepare your champion. O, Szychu, tak. Facskeleton, znasz go, tak? Dobra, tak. Powiedział, że wpadnie. Jest Average. Thank you, mister. Dziękuję. Jakby co, English lepiej nie, bo ktoś może go zrozumieć, ale tak to okej. Okay.
Rider of Blood anulował Call of Duty. Rider of Blood ma dzisiaj podobno tą betę, która startuje. Okej. Okay. Wezwałeś babę atakującą, tak, która z wielkim atakiem i supportem umiejętności. Z głów mapę kampanii i przygotuj swoich czempionów na pierwszy smak walki. To jest gra na myślenie chyba. Okej. Okay. Jest wielki krzyżyk. To jest kolejny wielki krzyżyk. I uwaga. Bitwa. Czekaj. Wolfszance, mam super fajny plan. Tajny. Czy fajny. Żeby wytegować 2 godziny. No o to chodzi, Wolfszance, tak? To nie jest tak, że ten... Dobra, nie chcę teraz tłumaczyć rzeczywistości. To nie jest moje marzenie, tak? To jak się pytasz pani w Żabce, czy to jest, prawda? Czy to jest pani praca marzeń? Tak? Przychodzisz do babki w Żabce i jej tak mówisz? Jak tam? Pewnie pani studiowała 7 lat, doktorat z fizyki molekularnej i teraz sobie tu pani siedzi i podaje mi jak się nazywają, ciastka z budyniem czekoladowym, tak? Więc tak, uważaj. Zamek Kaerok, siedzenie króla Tajba. Tu się zaczynają podróże. Co to za ten w tle? Muszę posprzątać, żeby nie powiedzieć, wysadzić w powietrze. That the king and his bannerlords have fallen to the shadow. Once noble and just, he has brought war upon his allies and ruin on his people. Bannerlordowie, to jak się to na polski tłumaczy? Jakieś panowie chorągwi? Co to w ogóle znaczy? Chorąży, przepraszam, chorągwi, chorąży. A Jezu, też nie wiem, co robią chorąży w sumie. Gdybym musiał ten... Nie chcę teraz alt-tabować, żeby nie wyszło, że za mało będzie ekspozycji wspaniałej tej. Panowie banów. Czekaj, kierownik. W lewym dolnym rogu, co to za nakładka? Nie wiem, kazali mi to wrzucić, okej? Okay? Ja nie doczytałem wszystkiego, nie będę ukrywał. Wiem tylko, czego mam nie robić. Wiem tylko, że miałem ustawić bota, opisy i tyle, okej? Okay? To mi zajęło 2 godziny dzisiaj. Czy trzeba sprzedać duszę? Odwrotnie. To nie ja im sprzedaję, to oni mi sprzedają. Ja wam, to jest problem. Okej, okay, ty i twoi czempioni muszą walczyć przez chorążych? Nie. Pokonać jego chorążych, znaleźć go i znaleźć... Czy się odwrócił do Sirocco? Sirocco to nie był jakiś fort? Czego mam nie robić? Mam być na kamerze na przykład, tak? Okej, okay, rozdział pierwszy, tak? Kaerok, dotknij. To jest IQ 200. Nie, dobra, nie zrobię tego. Czekaj. Serek coś ważnego mówi. Szlachcic powołany do wojska swojego seniora. Okej, dziękuję, serku. Moment. Coś do mnie tutaj dzwoni, więc tylko sekundę zobaczę, czy to nie jest jakieś uwagi z góry. Ale chyba okej. Okay. Bot na Twitchu się nie odzywa, sekundę. Bot na Twitchu. Właśnie się nie odzywa. Sekundeczkę. Tu się ważą losy wszystkiego. Komendy wbudowane. Miałeś, bocie mój kochany. Jest cooldown. Timer. Pomyliłem timer z cooldownem. Okej. Okay. Automatically post via these timers. Default timer. I default timer, ile on może wynosić? Kurde, nie rozumiem, jak to działa. Kurde, jaki przypał. A...
Jakby co, ja jesteś botem też, dobra? Czekaj, po lewej stronie masz timer, czekaj, dziękuję. Potem się jakoś zgadamy, ja na wszystko. Czekaj, timer jest po lewej stronie. Mam tak, features, commands, moderation, community, prefers, miscellaneous. A jest timer w komentarzach. Okej, okay, default timer. Default timer. Okej. Okay. Ja wiem, dam ten 5. Oj. Uff, oj, wytrę się z potu i teraz mam przygotowane, przeczytam dwie fajne animacje, od razu puszczę te animacje, będzie mieć z głowy to. Chcecie zobaczyć smoka, jak robi, no smoku ty, patrzcie, mam przejściowy. I co tam? Chciałem zapytać, czy zatkało, ale mam nadzieję, że ten nie muszę zapytać, więc tak, to była baba numer 2, a my wracamy. Teraz tak, generacje elfów w pokoju rządziły pomiędzy Królestwem Karoka i Królewami Arawii. A peace now shattered by King Taba's brutal campaign of expansion into the neutral lands between the two kingdoms. Że graficznie jest lepiej. Co to za silnik? Mi się wydaje, że to jest Unreal Engine, ale... Once revered as a pillar of justice. Ale ten, no... Pierwszy raz to widzę na oczy. Unity? Dzięki, Remix. Czy musimy 200... Nie wiem, o co chodzi, okej? Okay? Nie doczytałem, okej? Okay? Nie rozumiem tego nic. Okej? Okay? On the orders of the Arbiter, the company set out to persuade him to renounce his folly and wayward policies. Pewnie tak. Meant storming the very gates of Kirok Castle. Więc tak, nawet jeśli by to znaczyło, że będziemy szturmować bardzo brama zamku Kirok. Like all places in Teleria, there are multiple stages of defenders. You must defeat all stages to move forward with your journey. Daj znacznik w lewy górny. Dla Averego i dla ciebie wszystko. Mam nadzieję, że się znasz lepiej niż ja. Patrzcie, jak idą ten. Teraz jest lepiej, teraz zasłania, ile artefaktów jest zdropowanych i tak dalej. Czy gram dlatego, że PayPal zjadł mi 70 zł? Zjadł mi, to jest inna historia. Okej, okay, mamy tak. Zamek Kaerok nie podda się łatwo. Miejsce jak Temeria. Jak wszystkie miejsca w Temerii. Są tu różne sceny obrońców. Musisz pokonać wszystkie sceny, by iść do przodu ze swoją przygodą. Kamil coś pyta. Osoba pod tym komentarzem ściąga... Czy z czystym sumieniem polecam tę grę, pyta Morwor. Mordor, powiem ci później, dobra? Moje sumienie będzie czyste za co najmniej 2 godziny. Okej? Okay? Dobra, także poklikamy. Mamy tak, ludziki 3, 3, 2, coś tam, życie 1, 3. Zobaczmy. Each champion has unique skills and an affinity that makes them weak or strong against another affinity. Czekaj, ja się widzę. Kim ty jesteś, ja tyle wiesz? Ale to jest prawda, tak. Nie mogę zmieniać tematu. W sensie nie mogę teraz sobie zmienić, bo będzie ten. To wiadomo, to jest kwestia tego, jak nalicza Twitch. Potem muszę zrobić restart streama. Mieli to niby naprawić, bo były jakieś znaczniki Twitcha, no ale. Nie wszędzie to mi doszło, więc tak, tutaj to jest to, gdzie wybierasz swój zespół i recenzujesz wrogich czempionów. Wow. Zanim, przed każdą bitwą. A szczerze to mi tak ten Oculus ciekawi. Siedzi tam koło mnie. Widać stół? Można by go tutaj dać.
Skurde, strasznie intrygujący temat. Założyłem kilka fejkowych kont na Facebooka. Na razie ich nie usunęło. Jestem ciekaw, jak teraz połączę z kontem Oculusa. Czy usunie? Każdy champion ma unikowe właściwości. Co znaczyło Affinity? Ktoś z was ma słownik pod ręką? To słowo występuje często, ale rzadko kiedy je ten rozumiem. Kamera na Oculusa. Tak, odliczenie do opakowania. Powinowactwo. Okej, dziękuję bardzo. Powinowactwo, które czyni ich słabym lub silnym przeciwko innemu powinowactwu. Dziękuję. Magic beats spirit. Spirit beats force. Force beats magic. And void is special. Void champions have no direct weaknesses against other affinities. Okej. Czy najpierw iść w Voida, kurde. Okej. I teraz patrzcie. Wybieram ludzika numer 1, czyli tego... teraz mnie nie mogą zbanować. Orka. Skąd są te jakieś bany na Twitchu? Kto tam banuje w ogóle? Widzę, że ja zdjął bana na bajtka.pl. O co chodzi? Co się dzieje? Ale Emil nie ma... Chyba, że Emil ma władzę... No wiadomo, że ma, ale... Nie rozumiem tego. Serio, Emil banuje? Że to są bany z 2019... Ale zdjąłem wszystkie bany! Jak to jest możliwe? Nie rozumiem tego. Okej, bardzo dobrze. Albo średnio wypieczone. Zauważ, że twój dowódca ma umiejętność aury. Tak, zwiększa sojuszników punkty akcji, punkty życia, punkty zdrowia. To zapewnia specjalne bonusy. No to co? Jakieś pytania? Jak się zalogować z reflinkiem na telefonie? Trey, nie wiem, ja nic nie rozumiem. Okay. Stare konta zostały zbanowane, żeby wymusić przenosić na nowy czat. Serio? Robiłem taką operację? Że zbanowałem ludziom konta? Nie mogło takie coś... Tak? Powiem tak, ja nie wiedziałem o tym banokauście. Okej? Okay? Serio. Wydaje mi się, że nie jestem tego świadom. Tak, akcja Wisła. Uwaga, zaczynamy. Teraz się zaskręci. An affinity advantage means a more effective attack, more damage, and a higher chance to crit. Okej, teraz zrozummy, co mówi. Strzałki nad głową wrogów pokazuje, jak powinowactwo twojego bohatera. Ja myślę, że champion po polsku. Wybraniec? Takie Jedi X badowali. Kto? Że mody brainletowe, które kiedyś tam rządziły. Nie, no tak, tam był przecież jest... Tam jesteście wszyscy? Tam jest ten whisky, tam jest ten rezerwat przecież. Tam jest ten whisky w kubeczku i reszta. Oni tam mieli kiedyś władzę, tak? Ja im zostawiłem to wszystko. Tylko, że nie wiem, co tam się działo. Ale na stole robiłem unbana chyba w swoim czasie. Że champion to mistrz. Na pewno. Że bany są od starych modów. Zobaczę, jak to jest, że ten... Tak, dokładnie tak jak pisze facet Twitchowa junta, czy tam junta. Dobra, więc strzałki pokazują, tak? Więcej obrażeń, super. I teraz tak, muszę coś zrobić. Nie można, podoba mi się to, że można ruszać kamerą. Strasznie lubię gry, w których się rusza kamerą, bo możemy się przyjrzeć. Zobaczcie, to są odbicia. I mi się wydaje, że to jest nie screen space'owe odbicie. Że ta scena jest tak prosta, że ktoś zainwestował po prostu w odbicie pełnoprawne. Tu jest tak samo odbicie. Może to być jakaś bańka oczywiście. Okej, okay, med ma dalej... Potem sprawdzę, dobra? Czy ktoś z rajda musi to oglądać? Mam nadzieję, że nie. Pewnie tak. Że w sensie jest RTX. No RTX to jest... Najbardziej mi się nie podoba, że Nvidia... zniszczyła świadomość, czym jest ray tracing.
Dla wielu ludzi teraz ray tracing to jest RTX, a RTX to jest platforma NVIDIA. I RTX to dla nich jest tylko odbicia i to jest straszne. Ale w skrócie tak. Co mamy tak? Atak toporkiem. Super ten. Użyjemy tego. I klikniemy na tego. Ok. Teraz co? I teraz atakuje baba, tak? Dobra, bo jest podkreślone. Czyli atakujemy w cyklach. Dejmy to, że tylko kurczę z godziny. Ok. Czy to. Podwójny strzał. Atakuje jednego wroga dwa razy. Dodatkowe 15% szans na krytyka. Czy muszynianka najlepsza? Nie, kupuję ją z przyzwyczajenia. Ksenia też to jest grana długie jesienne wieczory. Gdyby ta gra wyszła w 90. Nie no, 2000 którymś, tak? Bo to chyba, nie, zakładam, że to jest spoko, tak? Moment. Teraz tak, ciekawe czym jest pasek na dole. Mamy żadnych, to nie jest w miarę pokazane jakieś sensowne. Pod info nie widzimy niestety jednej rzeczy. Nie widzimy pasku zdrowia. Jest jeszcze auto. Teraz tak, walniemy tego ludzika. I on zdeduje. Baba troszkę dostanie, ale baba się teraz zemści i zabije. I zastanawiam się, zobaczymy co dalej. Czemu nie pije krakowskie kranówki? Pije, tylko teraz... Butelki są wygodne. Wiem, że to jest złe. Naprawię się, będę pił potem ten. Czy jest RTX tutaj? Nie ma chyba. W Krakowie słaba kranowa jest, pyta... Piję z przyzwyczajenia. Długo nie piłem, kupiłem sobie teraz. Butelkę można zabrać, a wodę... A nie mam narzędzi, krótko mówiąc. Okej. Mamy tak, babkę, która dopiero co wyszła. Gościa z kuszą. Śmieszne jest to, że ona będzie walczyła w spódnicy. Czy to jest nawet suknia? Ktoś z was zna się na walce? Jak swoją drogą? W sensie, czy... to jest bezpieczne? Że klikam lewy, już nie wiem, tylko patrzcie, co to robi. Hellraiser. Atakujesz przeciwników? Jest buff na tym czampionie. No okej. Okay. Teraz tak, z tego co rozumiem, super tą babkę napadnie, tak? O Boże. A to? Deszcz strzał. Dwa cele. No damy ten, żeby już... I rozumiem, że po każdej rundzie jest jakieś leczenie? Bo baba się troszkę wyleczyła. I znowu jest ta sama babka z tymi... My jesteśmy ci źli. Kto? Co jest grane? Czy to nie jest grana komórki? No jest. Teraz jest multiplatformy rządzą, tak? Łuczniczka prosto z... Deskrypcji Długosza. Okej. Okay. Na dole masz auto. Ale wiesz, ja gram na czas. W sensie gram, żeby się dobrze bawić, tak? Więc ten. Boję się, że dojdę do momentu, kiedy będę musiał myśleć, tak? A teraz mniej więcej ogarniam tą walkę. Mamy dwóch przeciwników na dwóch, tak? To jest spoko sytuacja. Najbliższa w sporcie zawodowym, wydaje mi się, to jest na przykład. Tenis. Nie wiem, czy nie wiem, deble, nie? Czy deble są jeszcze grane na jakichś zawodach? Czy one są bardzo kanoniczne? One są sympatyczne. Kliknij to auto. Spokojnie. Blame drop. Czy próbowałem odpalić PUBG w tle? Jest na PUBG, na testem jest teraz ta nowa mapa, no ale no... Nieważne. To jest... Tak? Czasami trzeba... To czują ludzie, którzy na przykład pracują, tak? Że czasami robią coś, czego do końca nie chcą. Tak? Ale wiedzą, że na dłuższą sprawę warto, tak? Mamy symulator tego, jak się czują. Więc tak, zaatakujemy jeszcze raz. Jestem ciekaw, czy jest gdzieś rozpisane, w jaki sposób... Zabił. W jaki sposób to wpływa? Sprowokował. Tylko to było niemądre, bo teraz babka się rzuci na niego. Czyli babka ma żółtą tą. Nie, znowu jest ten... Aha, prowokacja sprawiła, że ona musiała zaatakować, tracąc swoją kolejkę. Pokaż, jak działa auto. Ciekawe, co to jest ten jeden. Czy to jest prędkość animacji? Tak, brzydkie. Nie, to musimy pogulać. Okej, okay, i... Wiesz co, nie udało mi się wygrać. Gdzie dobra? Leję wodę tak samo jak na... co studiowałeś, gentlemen? Dobra. Nie wszędzie się dalać wodę, kurde.
Jak pani cię spyta, ile wynosi całka, to nie masz co opowiadać, nie? Że to jest. To nie ma tak, że się liczy całkę albo nie liczy całkę. And here's your first. Artifacts are powerful items that boost your champion stats. Okej. Czyli uwaga, doskonale. Poziomy kampanii spadają artefaktami. I to jest twój pierwszy. Artefakty to potężne przedmioty, które wzmacniają statystyki twoich mistrzów. Ty, tam jakaś muzyka gra u was, nie? Teraz usłyszałem jak nic nie na ten. Czy dostanę, jak pobiorę? Nie wiem, Sylwan. Co tam się stało? Co to jest hit level? Ha, kurde, może muszę wbić ten 10, tak? Czy gram bez głosu? Mam słuchawki, nie wiem, czy widać. To nie są moje uszy z Gwiezdnych Wojen, tylko ten. To może warto się spieszyć. Na długo ze specjalnymi przedmiotami twoi mistrzowie będą zbierać punkty doświadczenia po każdej bitwie. Zarób wystarczająco i będą mogli podbić poziom, wzmocniając ich siłę. Okej. Okay. Teraz tak, co to jest ta błyskawica? Bastion. Trudne teraz, musimy iść, okej, okay, kliknąć. Champion Collection. This is where you can view all champions under your control. Czy oglądamy Crunch City Wire? Nie, zapomniałem o tym. I no, muszę tutaj siedzieć. Czy może sobie włączę i będę opowiadał? Nie, to jest dobry pomysł. Nie będziecie tego widzieć. Zrobimy sobie audycję z Crunch City Wire. Tutaj widzisz swoich championów pod kontrolą. 6 artefaktów. Czekaj, pobierz Boga, mówi Mandigo za darmo, na duszę i umysł i otrzymaj szansę. Straszne. Jak torturują, nie torturują. To jest absolutnie... Nic mi się nie dzieje, tak? Nie ma żadnej mafii. Każdy mistrz może mieć 6 artefaktów. Wybierz artykawać jak w starych Heroesach, można mieć 20 mieczy w jednym ręce. Okej. Okay. I... Nie mogę ziewać. Better yet, artifacts can be equipped in sets to provide special bonuses and effects. Okej. Okay. Można mogą być te zwane sety, niesamowite. I believe you are ready. Return to Karok Castle, seat of King Tabor of Karok. Fight through his banner lords and find him. I must know if he has succumbed to the shadow. Tazdy mówi, jakbym wyciszyć, to wyglądałoby na kolejną reklamę gry na komórki, która obiecuje cuda, a pokazuje się kolejnym klonem City Buildera. Okej, okay, przecież nie testowałeś to, tak? Dobra, 8 minut za jakiś czas, no my klikamy battle i idziemy dalej, kampania. Zamek Kerok. Jest drugi z 5 etapów. I teraz tak, ja zużywam jakieś błyskawice. Boję się, że te błyskawice to jest coś, co pewnie się odnawia w czasie. Bo to jest faktycznie chyba ta gra, która ci każe spędzać całe życie przy niej. Więc ja się świetnie bawię, tak? Hej, hej, hej! Mogłeś teraz kołysać w fotelu, tak swoją drogą. Dobra. Most. Tak? Jakieś znane mosty były w historii? Więc spokojnie. Wiemy już, że Orek musi uderzyć w tą babę na zielono. Baba się kończy i druga baba wchodzi, która... Kurde, jest ciekawe. Ja nigdy nie ziewam. Chyba, że ziewam. Jest taka umiejętność jak przeklęte ostrze. Jest roller coaster. London Bridge is... Musimy chyba skończyć Kojimę w ogóle jeszcze. Okej, okay, tymczasem. Widzimy, że tak, nasz zwierzaczek będzie w stanie skrzywdzić tego ludzika. Ale nie do końca. Nasza przyjaciółka została też skrzywdzona, ale mu oddała, dodając bardziej fajny ten. Teraz ten się fortyfikuje. Teraz musimy myśleć.
Więcej. Atakuje wszystkich przeciwników. Możemy to zrobić. Oj. Kasztan pyta, czy będzie rojo. To stwierdzenie, czy będzie rojo. Widzimy tutaj, że niestety... 4 razy losowe uderzenie, okej. Okay. Raz, dwa, ale... Okej. No, nikt nie zdechł, niestety, a bardzo się starałem. Jest teraz szansa, że odejdzie nasza koleżanka. Czekaj, Kerwisz wbił dla mnie 10 poziom. Ale co z grany? Wy jesteście rozliczani z jakiegoś poziomu, czy coś takiego? Nie rozumiem. Ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Ja teraz żyję w świecie. Okej. Okay. Let's go. Jakby co, to ja tylko ten, nabieram powietrza, tak? Mam często... A mam nie do końca... W Krakowie jest problem z powietrzem, tak? Muszę często oddychać, wydychać. Oddychać, wydychać, tak? Dokładnie o to chodzi. Jezus, Xerxes. Mam licznik, tak? Ile osób od ciebie wbiło 10 poziom? Ej, gdzie są te poziomy? Ile, który ja mam poziom? Ale jest technologia niezła już, muszę przyznać. Championi. Artifacts can be equipped individually, but come in sets of 2 or 4. Equipping full sets can give you huge... Jest pan, ja pierdolę. Odnośnie mostu polecam film The Bridge 2006. Odnośnie samobójców Golden Gate USA. Kojarzę go! Jezu, nie wiem, czy nie widziałem na jakiejś imprezie, więc nie pamiętam nic. To jest dokument, nie? To nie jest jakiś science fiction, gdzie Godzilla atakuje most i zjada samobójców, tylko to był dokument. Tak? Okej, okay, artefakty mogą być używane, ekwipowane indywidualnie, ale przychodzą w zestawach 2 albo 4. Wybieraję pełnych zestawów, da ci olbrzymie ulepszenia statów, specjalne umiejętności i specjalne modyfikatory do twoich ataków. Żeby nawijać... Nie oglądam od dawna Roka. Pomyśl o obywatelu, mówimy o Walczym, żeby nie ziewać. Myślę teraz o jednej rzeczy. Mam tego Oculusa nowego, jestem bardzo ciekaw. Mam kabel, który czeka w paczkomacie. Mam Oculusa, mam kabel. I wiesz, co mnie intryguje? Czy będą dobrze wchodziły okulary do headsetu? Te są na szeroką głowę. I na przykład do Vivy nie weszły. Podejrzewam, że będę musiał... Mam stary ten, jestem strasznie ciekaw. Podobno nawet na PC można grać bezprzewodowo. Tak! Przez Wi-Fi. Okej. Patrzcie, mamy już set i teraz klikamy tutaj. Uwaga, set icon. This set boosts your champion's HP by 15%. Life artifacts come in sets of 2, meaning you can gain a huge 45% HP boost with 3 sets. Let's upgrade this artifact and improve its bonuses. Tam kto pytał tą, zadał mądre pytanie, czy mam Wi-Fi 6? Aquafresh. Nie wiem, czy jest Glamhot. Glamhot mówi, że podpina pod ten sam access point UPC, który ja mam. I że działa, ale mi kabel wystarczy, bo chciałbym sprawdzić jakieś symulatory na czele z tym symulatorem, w którym się lata. Mi się wydaje, że dzisiaj można by go odpalić. Okej. Okay. Upgrade. Okej, bałem się, że... They gain new substats, giving your champions an even bigger boost. Są darmowe nowe gry na Epic. Amnestia i Kingdom Newlands. No to takie sobie. Nie było już którejś z nich? Okej, więc coś tam ulepszyłem, coś tam się podziało. You have learned well. Keep strengthening your warriors.
I shall return in time to teach you more. Właśnie ziewnąłem z zamkniętymi ustami, jestem z tego strasznie dumny. Nauczyłem się tego robić podczas nudnych spotkań. Mogę wam pokazać potem. Nie wiem, czy było, mam nadzieję, że nie było widać. Więc uwaga, challenge mistrzowski, czy wyzwanie mistrzowskie skończone. Dzienny quest skończony i nagle nowego gracza. Graj przez 7 dni, żeby dostać epickiego championa wsparcia. I to jest zielona baba, tak? Zielona pani ork, żeby nie było, że nadużywamy słowa baba. Te animacje są słodkie. Uderza pojedynczego przeciwnika z szansą zdjęcia buffu. Atakuje wroga zwiększonym ratowaniem C. Okej. Okay. Nie wiem, co z C-rate. Ożywia sojusznika i broni go tarczą. Czy brakuje tlenu w Krakowie? Brakuje. To jest orka. Bardzo ładny krosan. Że myślę o Gwiezdnym Obywatelu. Teraz myślę o grach na VR. Powiem szczerze, że myślę o tych Squadronsach. Jak one głupie by nie były. Robię teraz, latam teraz w Star Citizenie na symulatorze, żeby się nauczyć walczyć z ludźmi. To jednak ta walka jest bardzo fajna. Zwłaszcza w porównaniu z tym, co tam było w tych Gwiezdnych Wojnach. No dobra, mi się wydaje, że idziemy na następną bitwę, nie? Kampania. To jest bitwa. My to zrobili? To... Nie, dobra, nie zrobiliśmy. Trzy gwiazdki, nieskończone to. Zrobimy kampanię. Okej. Jest ork z... To jest rudy ork swoją drogą. I baba tego typu. Żeby więcej mówić o rajdzie. Serio, Rania, chcesz wiedzieć? Nie, cały czas o nim mówię, tak? Czytamy wszystkie teksty. Nie rozpakowałem Ptajerat, nie rozpakowałem jeszcze Oculusa. Miałem problem. Facebook mi zajwanił 180 zł niespodziewanie. Ale to inny Facebook. Nie połączyłem jeszcze ani konta Facebooka z Oculusem. Miałem kiedyś podpięte konto PayPalowe. Jak miałem wrzucać pieniądze na jakieś kampanie, na promowanie postów. No i nagle patrzę, znika 180. Zgłosiłem na razie tam skargę do PayPala i zobaczyłem. Nie wiem, jak bardzo się lubią z Zuckerbergiem. Mam nadzieję, że się nie lubią. Odkryłem teraz, że można ruszać tym obrazem. Patrzcie. Cyceron pyta, czy to jest... Czy sam go stworzyłem, czy to jest domyślna? Chyba jest domyślna, ale jak coś, to mogę mówić, że sam go stworzyłem. Tu jest chyba w ogóle głębia ostrości? Nie, to takie brzydkie tekstury są po prostu. Okej. Okay. Więc uwaga, jest dwóch ludzików. Rozumiem, że to jest pierwszy poziom. Czy tu w sumie można farmić? No jego to bolało. Kobiety też bolało. Czy w tej grze są również spadochrony? Nie wiem. Pierwsze spadochrony to co, jakiś koniec... Kiedy na balonach się zaczęli bujać? W XIX wieku czy wcześniej? Czy jest w tej grze Battle Royale? Czekaj, coś fajnego się działo w Battle Royale, nie pamiętam teraz. Dobra, zdejmijmy tego ziomka. Okej. Zaatakujemy tego. Teraz baba niestety troszkę dostanie. Nie, baba może atakować. Nie wiem dlaczego. Myślę, że nie rozumiem tych zasad tutaj. Czy poleciłbym tę grę na komunię? Ona ma dobrą cenę, tak? Tylko, że jest podstępna, co nieco, jeśli chodzi potem o system. Że nie kosztuje, ale można wydawać pieniądze. Że pierwszy spadochron pisze AKNO. Pod koniec XVII wieku. No właśnie. Jest Plumbo Gumite. Co to za gra? To jest Raid Shadow Legends. Macie się świetnie bawić. Możecie ją pobrać za darmo, tak? Ej, mamy bota, który pokaże wam, co macie robić? Co? Hej. Co z tym botem w ogóle? Dobra, na Twitchu daję. Hej, dziękuję. Dziękuję. Pobierz Raid Shadow Legends za darmo na komórki oraz pecety. Sam przetłumaczyłem. I otrzymuj nagrody dla nowych graczy. Tam jest clickbait. Nie zapomnij skończyć samouczka. Napisałem ukończyć. Nie zajmie ci to więcej niż 5 minut. Dziękuję za wsparcie. Okej. Podwójne ludziki, których pociśniemy tym czarem.
Wow. Teraz zaatakujemy. A zresztą to jest druga runda już, więc. Skubany przeżył. Teraz ostre oko. I ciśnie mamy. Czekaj, od 50 w samouczku. Co znaczy od 50? Czy gra jest piramidą? Nie, no to jest... Mi się wydaje, że są bardziej podobne zasady do tych zasad, jak są jednoręczni bandyci. Nie chcę teraz iść w tą stronę, bo może ktoś zrozumie, co mówię i to będzie, wiecie, problematyczne, ale ten... To jest drugi poziom. A Orek ma pierwszy. Może jeszcze, że będą problemy, że będzie olbrzymi przypał. I będziemy musieli niestety powtórzyć. Uwaga. Na pewno ledwo żyje, ale żyje. Takie było blisko. Nie wiem, czego to porównać. Takie proste kolejne walki. Ten gatunek ma jakąś nazwę? Ktoś wie, ile muszę mieć wojowników? Pytam. Małpek, nic nie wiem. Ja nic nie rozumiem. Okay? Myślałem, że to jest jakiś widget, który coś tam pokazuje, ale... Nie chciałem się czytać za bardzo, tak? Powiem szczerze. Tak? Za dużo czytania. Albo ten, przygotowuje akcję... Jest firma Samsung, która robi... Chce zrobić ligę w PUBG i nie ma chętnych. Myślę, jak to ująć. A już jest podpisany jakiś turniej. Jak chcecie, możecie wybrać... Chyba w czwórkach. No, nie ma nawet dobrze rozpisanego niczego. Dobra, idziemy następny. Chyba, że możemy coś zrobić teraz. Po drodze jest trzeciopoziomowy i dwupoziomowy. Teraz tak, pytanie, czy jak wrócę tutaj, to oni się wzmocnią? Moment. To w ogóle to jest tak normal, hard, brutal, czy brutal sprawi... Mam tyle pytań, ale nie będę ich zadawał na tym strumieniu. Jedna rzecz mnie strasznie ciekawi. Program referali, indeks, questy, misje, championi, to do tego zrozumiałem. Czy on ma już drugi poziom? Są jakieś masterie. Aj, to jest trudne. To waszym zdaniem jest dwójka, to jest drugi poziom? Żeby dawać CDP-a. CDP, nie mogę, my się bawimy tutaj świetnie. I dajcie linka do tego. Dobra? Zobaczymy sobie, proszę pobierać. Tak, jest taki, dziękuję. Włącz sobie w okienku i będę opowiadał. Ok, a my sobie coś to ogarniemy. Chodź tu. Dobra, niestety nie widzę ruchu ust. W ogóle piszę, że jest dla dorosłych ludzi. Ok, widzę teraz reklamę Jasona Verna. Dobra. Spadowa, nie rozumiem nic, co się dzieje. Okay? Więc jeszcze raz, idziemy na bitwę. Na kampanię. Tak? Do Keroka. In a huge open world like Night City, you need a chill ride to get around fast. Okej. Okay. I robimy bitwę czwartą. Dobra, wybierzemy tych bohaterów, które do tej pory. Okej. Okay. Orekta czemu z pasji? Jakby co? Okay. Pytania czemu są, odpowiedź jest jedna. Więc tak. Mamy dwóch. Widzę motocykl, jak jedzie. Dwóch na dwóch poziomów, dwóch poziomowych bohaterów. Tak? Ok. Mamy trzy fazy. Nie wiem, czy czas tutaj ma znaczenie. Okay. Ładnie wygląda ta gra CDP-u. Więc zaczniemy, oszczędzimy super umiejętność. Może nie warto oszczędzać. Przywalimy konkretnie, by odnowiły się umiejętności i móc je wykorzystać później. Jest Lucky Driver. Dziękuję wzajemnie.
Na małym ekraniku, na którym oglądam pokaz naszej rodzinnej firmy, która uratuje Polskę, wygląda to bardzo ładnie. Tak, pokazują teraz taki samochód, który ma z przodu dwie osie skrętne. I super pytanie, czy to ma sens z punktu widzenia... Zobaczmy, co to robi. Coś robi, więc może... Okej, okay, baba jest w stanie krytycznym. Ale widzę, że się odwdzięczyła. Nie wiem, czym jest to, bo coś jej tutaj się z żółtego stało. Chciałbym wiedzieć, co to robi. Uwaga, i teraz jak ona go nie zabije, to będzie duży problem. A, nie zabije go. No i baba nam upada. I co to znaczy teraz? Czy ona wstanie? No i proszę, mamy pierwszy taki dramat mały. Więc tak, czy orka wygra? Zobaczmy. Orka raczej wygra, no benediction. CD pokazuje samochody. To wygląda, strasznie ładnie to wygląda. Nie powiem ładniej niż co, bo to się źle skończy, ale no... Ładnie. Co tam FXK mówi, że coś o sensie. Więc tak, pokonamy teraz postać trzeciopoziomową. Zostanie baba drugą, to jest pojedynek dwupoziomowców. Będziemy uderzać, dopóki się nie przewróci. Jeśli nie zrobi nam krzywdy, a nie robi nam super krzywdy, jest szansa, że wygramy. Uwaga, teraz naprawdę są w tym momencie emocje. Tak? Są duże emocje, duże emocje. Okej, okay, udało się, udało się. I więc wbijamy na trzeci poziom. Żeby wpuścić widzów na pogadankę. Boję się. Chociaż w sumie... Nie ma co się bać, no. Więc krzyżowiec poziomu pierwszego. Rozumiem, że ja go dostałem? Tak? Czy to jest teraz mój ludzik? Modele są bardzo ładne, zwróćcie uwagę. To ktoś się napracował. Są sprytnie nisko rozdzielczościowe i low poly, ale nie wyglądają źle, zwłaszcza na ekranie telefonu komórkowego. Ja bardzo szanuję modele low poly. Tak mówię, z oddalenia czy szybkim ruchu nie widać różnicy, a jest bardzo, bardzo istotna... ma to duże znaczenie dla wydajności, tak? Czekaj, 12 samochodów na krzyż. O czym mówisz, Marek? Co się stało? Jakie 12 samochodów? Tak widzę ten. Jest odcinek samochodowy, nie? Jak drukarka. O Boże, mam nadzieję, że jutro będę miał w końcu czas, żeby ścisnąć ten ekstruder. Taki ładny człowiek, to jest Polak, nie? Na stówę. Jest ta ich ten... A, dobra. Dobra, więc mamy umiejętności. Hakowanie. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Na pierwszym poziomie 5 plus 5 plus 5 plus. I bazowane na umiejętności atak. Drugą jest wyścig. Atakuje jednego przeciwnika z jednym randomowym sojusznikiem. I sojusznik, który dołączy, używa jego ich domyślnego umiejętności. Jaka jest historia tego stylu? Nie schowałem go. Jakby co? Dobra, idziemy dalej. Jest świetna zabawa. Mamy teraz trzech bohaterów. Możemy zrobić tak, że będzie ten ludzik. On jest trzeciopoziomowy. To pytanie, czy chcemy, żeby liderem był trzeciopoziomowy? Gracz nic nie tłumaczy. Więc sytuacja się nakręca. Nie wiem, to jest versus coś takiego. Co tu się dzieje teraz? To jest boss? Co za czaszka przymiotu? Właśnie nie rozumiem zupełnie. Może klaca postaci? No okej, okay, uderzamy we wszystkich, tak? To jest podnosić piekło. Więc teraz baba zrobi ciach. I... Tak, włączymy informację, się dowiemy. Rozumiem, że to jest... Nie wiem. To jest trudne. Taka jest Lampus. Kolejny lockdown razem z grą Shadow Legends. Mogę już nigdy nie wychodzić z domu.
Okej, trzecie poziomowe postacie. Jak, nie wiem, czy to nie znaczy, że jego zjedzą, bo ma pierwszy poziom. Widzimy, że jest czerwony. Oni są niebiescy. Co to robiło? Atakuje 4 razy losowo. Uderzamy w tą paskudną babę z tarczą. Oryx mówi, czy robię na siłę. Nie, jestem zadowolony. A, jest dobrze, ok? Powiem potem, czemu jest dobrze, ale na razie ten, dobra? Deszcz strzał. Okej, przywróciła zdrowie, niesamowite. Zwróćcie uwagę na to. Mamy tak, i teraz tak, atakuj razem z kolegą i zaatakujemy razem z kolegą tę babę. I patrzcie, jak ją bolało. I teraz tak, domęczymy tę osobę. Okej, i ty musisz teraz się trzymać. I teraz ona atakuje. Raz, śmierć, niesamowite. Coś ciekawego tam mówią o ci ludzie? Wyglądają w miarę zdrowo. Tak? Tylko White Star coś pisał. Że miliony było 10 lat temu. Jak się nazywa ten gatunek White Star? Co to jest? To jest przepychanka? Próbuję zrozumieć, jaki to jest gatunek. Oczywiście najlepszy, ale jestem ciekaw. Okay, Maszkara coś pisze. KJ, kasa jest JD. Co jest grane? Co ja teraz pokazują na Twitchu? Jakieś samochody na prawdziwym torze? Aha, że wzięli devów na tor. Boże święty, jaki przypał. Są te obciachowe akcje. Okej, ostatnia faza. Trzy ludziki. Wybija 18.9. Jestem z siebie tak dumny. Więc od razu idziemy z konkretem. Przysmarujemy ten. Następnie. Uderzamy w tą najsłabszą paskudę tutaj. Ciachu. Ciachu, ona jeszcze żyje, ale to już niedługo. I teraz ty. Bijesz tego ludzika. Jest. Strong 416. Więc jest teraz porówno. Tak? Słaby kontra słaby, mocny kontra mocny. Nie wiem, co to zrobić. 4 randomowe, no zobaczmy. Okej, mogło być gorzej, więc ty go dobijasz. I zostanie nam kobieta. Jak się nazywa? Zakonnice miały takie stroje, nie? A? Jest hewu. Jest super gra. Natychmiast ją pobieram i kupuję monety. Tak, ogląda się jak dobry film. Nie? Okej. Okay. Uderzyła mnie na stronga. Więc uwaga, razem z moim przyjacielem orką idziemy na wyścig. Ale orka nie poszła. Czyli tak, po każdym z tych dostaję energię maksymalną. 5 kryształów. Mam coś w nosie. Ładne efekty wody, dziękuję. W sensie dziękuję w imieniu twórców. Tak? Ktoś nad tym pracował, trzeba to mieć pod uwagę. Okej, okay, nie rozumiem, co ja teraz robię. To jest arena? Nie, cały czas gramy w to. Okej. Okay. Dobra. Czy zostały dwie stage'e? Ej. Jak na złość, ten się niczego nie nauczył. Aha, i to są te ich... Dobra, tam było pytanie, czym są te czaszki? To jest ich jakaś orientacja magiczna, tak? Oryx mówi, że będzie gra na posiedzenie. Ty, są jakieś privy, przepraszam, zobaczę. Mam, szanowni widzowie, dla was wszystko. Czy streamy z kamerką? Tak, no... Kazali. Ja coś piszę. Ważne, sprawa, dałem zły link. Dziękuję pani ja za pomoc. Jest pan Stulejka. Czy będzie PUBG? Jest Stulejka z nami jeszcze? Kulszowa? Otóż będzie. Jeszcze nic nie podpisałem, ale wszystko wskazuje na to, że będziecie oglądać PUBG albo jakiś turniej. Okej, więc cały czas most. Nie? Jest konik. Konik, no zagrałbym tylko teraz, kurde, no. Dużo ludzi nie docenia PUBG'a. Jako też nie docenia. Dobra. Konkrety. Jest tak. 2-2, 3-4-1. Powinniśmy ich pozamiatać. Teraz tak. Zakładam, że to żółte, to
To jest doświadczenie, tak? Bo co to może być innego? Więc tak, jako mocny ork, kiedy uderzę z siłą... Tak, zrobiłem krzywdę na 500. Teraz baba dojeżdża, ale nie najlepiej, i zostaje ten śmieszny ludek, który razem z przyjacielem zaatakował... Nie no, weź... Dobra, dobijmy to. Wyścig. Okej, okay, to było spoko. I teraz ty atakujesz ten. Okej, dobra, to jest poziom trudności. Doświadczenia, super. Wczoraj skakałem i byłem na prisonku. Hydraulik. Hydraulik, wróciłeś, tak, do gry. Ale mi teraz, ale sobie pomyślałem o tym prisonku, że ląduję w prisonku. Są takie magazyny. Takie namioty, tam ląduję w namiocie. Nie, to teraz są magazyny. Znajduję Beryla i zabijam pierwszego gościa, potem wchodzę do głównego budynku, ale mi się... Uwaga, jedziemy. Oni są czwartopoziomowi. Wszyscy prawie. Tak? Więc... Zostały potężne czary. Został sprowokowany i umiera. Babka prawie nie żyje. Więc ty spróbuj zaatakować tą babkę. No i teraz... No chyba GG. Nie ukrywam, że to jest bardzo złożone taktycznie. Dawno nie grałem w tak dobrą... Mówiłem pewnie... Dużo dobrego mówiłem o tym XCOMie XXI wieku, czyli... Operation Phoenix? Nie, zaraz to było. Phoenix Point. To jest lepsze. Okej. Okay. Nie wiem, co to robi cały czas. Cztery losowe. Ten czerwony jest paskudny. Żeby tylko baba przeżyła. Baba musi użyć swojej supermocy. Zaatakować kilku paskudów naraz. Bo ona teraz odejdzie. Tak? Resistant, co prawda, ale ten protein był. I teraz tak. Kogo mam szansę dobić? Tego umina? Kurde, zrehabilitował. Okej, już zdech. Więc teraz ogień piekielny. I jego już nie boli. Mi się wydaje, że to wygraliśmy. Może masz chwilę się zastanowić. Widzę teraz, Keanu opowiada o motocyklu. Jest z jakimś swoim ziomkiem. Z jakimś karłem z jego sklepu motocyklowego. Mają Cessnę, kurde. Adrian jest. Skończyłem DS, a dzień po tym pojawił się pirat. Jaki pirat? O co chodzi? Pirat Death Stranding? Nie no, źle kodzi mnie nie życzy. Uwaga, ciśniemy. Że Keanu ma swoją markę. No wiem. Jakiś tam... Jak to mogą być? Keanu Davidson. Nowy champion. Jaki Janusz piękny. Czy on nie jest ładny? Zwróćcie uwagę, jakie ma buty. Wiązane na rzemyki w ten sposób. Czy tak się wiązały kiedyś buty? Kupiłem kiedyś fajne buty, naprawdę bardzo wygodne, tylko miały takie sznurówki zaciągające się i sznurówki były zrobione z kiepskiego materiału i się wytarły. Dałem do szewca, żeby mi właśnie wymienił. Jest ktoś, był dobry wieczór. Jakby co, jesteśmy już godzinę coś gramy już godzinę we wspaniałą grę Shadow Legends. Tak? Każdy musi chodzić czasami do pracy. Potem Among Us. Ale możliwe, że jeszcze w międzyczasie wciśniemy coś wspaniałego. O 19 chyba wchodzi Noita 1.0 w ogóle. Trwa pokaz CD-pu, gdzie jeżdżą na motorkach. Nawet to wygląda w tym małym oknie. Za 45 minut z Noita. Okej. Okay. I ma umiejętności. On jedno potrafi. To jest Heavy Chop. Tak? I ten Heavy Chop atakuje jednego przeciwnika. 30% szansy, podać 25 debów, bla bla, fajnie. Ja bym daję tutaj X-a. Szkoda, że nie pokazują modelu zniszczeń. Mówicie o tym, o tej grze polskiej? Hmm.
Powiem tak, że jak nie gadają, to w sumie dużo się nie traci. Okej, okay. Levelowało kilka osób. Krzyżowiec levelował. Gałek. Snajper. Oj, mi się wydaje, że możemy docisnąć pierwszą kampanię. Mam nadzieję, że coś po tym jeszcze będzie. Okej, mamy 4-4. 2 plus nasz przyjaciel 1-3. Więc jedziemy z konkretami. Oni powinni zdec. A, albo i nie. Teraz ostre oko. I strzał w koleżankę. I teraz my z przyjacielem zaatakujemy tutaj. Tylko ja pytam, czy są bonusy za same rejestracje? Jak się tu wbija te poziomy? O co chodzi z tym poziomem? Jeszcze raz, wytłumaczcie mi. Co wy macie wbić tutaj? Jakby co? To jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Żeby baton, okej, okay, baton jesteś zaufany. Uwaga, widzimy szanownego widza. Okej, okay, halo. Jestem wyciszony, moment, sekundę. Dzień dobry. Biedny baton. Działa. Aha, chyba, że mnie ty nie słyszysz. A nie, słyszę, dobra, sorry, jest oszukany. Okej. Jak tam się dobrze bawisz, baton? A, wspaniale. Ja uznałem, że pewnie sepuku czatkowe. I może powiem coś dobrego o tej grze, żeby się pan z Chin ucieszył. Jasne. Wiem dobrze bądź, że tobie nad tobą stoi tam Tom albo inny John i musisz uważać na słowa. Chyba tak. Ale ja może coś... Ale ja mogę coś obronić z tej grze. Jasne. Halo, wszystko okej? Okay? Bo cię wyciszyło coś. Nie, wszystko okej. Okay. Dobra, wystraszyłem się, że miałeś coś dobrego powiedzieć, się wyłączyło. Okej, okay, no. Nie. To samo. Tam wszystko działa na pewno. Tam Discord też jest chiński, więc na pewno pilnują, żeby wszystkie same dobre rzeczy były. Okej. Okay. Mówione. I akurat w takiej gry to ja gram w ramach pracy, więc nieco więcej niż czatek wiem na ich temat. Więc okay. Czatku, chętnie ci odpowiem czatkowi na jakieś pytania. I jako, że też trochę w to grałem, to podpowiem ci wąziu jakieś głupoty może po drodze, żeby tam wszyscy byli szczęśliwi. Dziękuję panu za ten telefon, panie Baton. Słucham, zamieniam się w słuch. Ja tutaj walczę teraz z jakimś dużym ludzikiem i... Tak, no po pierwsze może powiem, że kompletnie się zgadzam z czatkiem i marketing tej gry to jest totalna patola, ale sama gra nie jest zła, bo to są po prostu Pokémony, tylko że trochę prostsze. I tyle. No, jak ktoś wiedział, jak działa, nie wiem, Pikachu bije tam jakiegoś innego, nie wiem, tam jakieś ziemne dziadostwo, no to szybko zrozumie, o co chodzi w tej grze. I polecam w ogóle sprawdzić auto w lewendornym rogu, bo to jest prawdziwy przycisk w grze. Możesz to raczej klikać bez problemu. O, i może teraz w spokoju się położyć na fotelu. Właśnie muszę. I sobie lecieć. No dobra, okej. No, to jest legalny przycisk. Bo w tej grze nie chodzi o to, że się tutaj walczy na tym ekranie. Okay. To jest bot, można postawić bota i ci sam gra. Tylko w tej grze chodzi o ustawianie drużyny i te synergii między przedmiotami, synergii między umiejętnościami i takie pierdoły. Więc no, to, że tam oni się biją na ekranie, to nie ma specjalnego znaczenia. To skoro zupełnie inna niż ja filozofia. I po to tutaj są klany i rzeczywiście ludzie w to grają. Nie tylko boty, ale uwaga czatku, ludzie w to grają. I siedzą w tych klanach i mają bitwy klanowe i inne dziwne rzeczy. Aha, dobra, i czekaj. I rozkminiają optymalne drużyny. Bo tutaj to PvE to nie jest podstawa, fundamentem jest to, że potem się walczysz na ludzi, tak? Tak, to jest tutaj takie po prostu grindowanie, telefon postawisz na biurku obok i patrzysz co kilka minut, jak bot skończy grać. A ciekawsze rzeczy się dzieją w PvP. Kaktus pyta, czy jest klan Jadisko. Ja nic nie wiem, okej? Okay? Ja żyję. Ty, Baton, ty jesteś VR-owy? Planuję od dobrych 3 lat kupić, a ostatnio myślałem, jak ty o tym Questie opowiadałeś, bo mnie rozdzielczość trochę podnieciła. Jest bardzo fajna. Właśnie ale... siedzi koło mnie, go sprawię, muszę zobaczyć. Kurde. Ale szczerze to no dobrze, skutecznie mnie odwiodłeś od zakupu. Znaczy Questie jest problem facebookowy, jest makabra. Po prostu co ta firma odpierdzi, bo Oculus sam w sobie jest zajebisty,
Ale to połączenie z Facebookiem to jest dramat. No, dzisiaj już widzę, że jest ten, no, forum, że Reddit jest zawalony ludźmi, którzy się wkurzają. Ja liczę, że ten, że oni to gdzieś tam, no w Unii pewnie ich dojadą, myślę, że tak się stanie. Wiem na przykład, że w Niemczech nie można kupić Oculusa, no bo on takie coś by nie przeszło. I tam chyba jest niedostępny. Mam nadzieję, że nie mówię jakichś fake newsów. A nie słyszałem o tym, ale widziałem tam na Reddicie, gdzie patrzą, że im blokuje i konto na Facebooku, i konto w Oculusie. Tak, dlatego ja mam zawsze fejkowe konto do życia, fejkowe konto do jakichś prawdziwych rzeczy. W sensie, że mam jakieś tam konto, że mam 70 lat i wiadomo, takie pierdoły. To sobie używam normalnie i teraz założę... No. To jakieś stare konto chyba mam. Tak. Teraz... I nie chcę go stracić, więc założę sobie, bo tam pewnie się mogą... Najgorsze jest to, że wiesz, tam napiszesz coś głupiego na Facebooku, dostajesz bana na Facebooku. I ci anulują całe, bo to konto to nie jest integracja tych dwóch kont na zasadzie, że jak sobie do Switcha podpinasz Twitterka, tylko to jest to, że to jest jedność. Czyli jak ci zbanują konto na Facebooku, banują ci konto na Oculusa. I to jest dramat. I w sensie, wiesz, tam ludzie mają takie coś, że im się blikuje dosłownie ten Oculus, bo sobie przenoszą tam konto, gdzie mieli mnóstwo gier. No i dostają bana, bo w sumie nie rozumiem, kiedy zachodzi ban, bo ja na razie założyłem ale, sobie... Ale to jest tak, że co, że jak zbanują konto połączone z Oculusem, to Oculus już nie działa, nie da się przelogować na przykład? Właśnie, nie, tam zawsze możesz się przelogować, z tego co rozumiem. Okay. Nie wiem, na ile to jest histeria, bo ja sobie założyłem teraz konto na swoim prawdziwe imię, nazwisko, którego nikt nie zobaczy nigdy. Na razie istnieje, tak? Nie wiem, co się stanie, jak połączę teraz z Oculusem. Jestem strasznie ciekaw, nie wiem. Też ciekawe jest to, że teraz chyba jak zakładasz nowe konto na Facebooku, to trzeba jakieś tam podawać numery telefonu. Właśnie nie trzeba. Właśnie na razie nic. Założyłem sobie konto i nic się stało. Okay. Więc mam nadzieję, że ten. Tak, jestem po prostu uczciwym człowiekiem i tyle. Tak, dokładnie. Prawdziwe imię, nazwisko Jan Kowalski. W ten sposób. Mam jakąś babkę. Czyli to są Pokemony, tak? Kurde. A Pokemony jakoś żyją? Jesteś Pokemonowcem? Nie specjalnie, ale mam znajomych, którzy nawet teraz w trakcie pandemii łażą za Pokemonami, więc całkiem nieźle to żyje. Bo nie, bo widzę, że ludzie szaleją, tylko widziałem jakąś dramę, że ostatnie Pokemony, które były przeniesione z DS-a na Switcha, były kiepskiej jakości. To jest jedyny ten. Jakby co, skończył się Crunch City Wire. W sensie, w sumie pokazali tylko, jak się jeździ samochodem i tyle. Tak, nic ciekawego. No tam widziałem jakieś... Dwa rzędy kół skręcających, nie wiem. No właśnie dwie osie, no jestem ciekaw, czy to jest... Inżynier siedział. Widziałem takie samochody kiedyś, kurde, w jakichś, jak ten, nie pamiętam, właśnie w jakichś katalogach. Takie coś istnieje, podwójna oś przednia, ale no, nie chcę ten. No wierzę, że najlepsza polska firma, no na pewno, samych ekspertów zatrudnia. Kurde, więc oprócz tego zakładam, że sprzęt jest mega. Jedyne, z czym mogę mieć problem, to czy tam wcisnę te okulary, bo to jest zawsze ten, a to jest jedyny. Tak zakładam, bo najlepsze jest to, że na przykład z oficjalnymi przystawkami Wi-Fi do Vive'a był dramat, w sensie, że ludzie tam trzeba było mieć wyższy poziom hakowania, zwłaszcza jak się miał... No. W okularach masz jeszcze w hełmie, tak? Tak, ja muszę tak, to jest taki mój realny problem, ale oprócz tego, o tym zapomnijmy, nie? I potem jak jest Oculus, to na przykład ludzie nie mają on działa podobno perfekcyjnie z PC-tem. I to jest w ogóle tak niesamowite, w sensie, że podpina się jednym kablem i to chodzi, i to jest tak nieporównywalne. Mówię, ja miałem takie PTSD, jak miałem tutaj odpalić sobie tego Vive, bo muszę włączyć stacje robocze, sparować, odpalić... Te całe... Latarnie. Wieże, latarnie, tak, no. Lighthouses. No to mnie wtedy trochę tam odwiodło od kupowania, bo... Teraz nie mam warunki, żeby sobie postawić te latarnie, ale z drugiej strony, jak o tym myślę, to mi się odechciewa, żeby kombinować z tym. Także czekam, aż odpakuję tego ale Questa. Ale wiesz, to jest dobre? No bo liczę, że nawet jakby coś tam nie wypaliło, to ten Quest, bo z tego co rozumiem, on już jest jedynka, bo to jest Android, czy nawet to nie jest istotne, ale z tego co rozumiem, on działa, jest hakowany, w sensie, że będzie go można używać jako zwykły hełm, bo nawet jako zwykły hełm za te 1500 zł to jest dobry deal. I to jest... No, widzę, że ma dobre, więc no... Strasznie ma dobre. Dlatego się tym w ogóle interesuję. Jeszcze czego się obawiam, to jest to, że... Czy nie wiem, czy jakiś progracz odczuje różnicę, bo co by nie mówić, to te latarnie, one dają dużą precyzję, tak? No bo no jednak to jest system mało zawodny. I czy odczuje właśnie... jakieś pogorszenie jakości w stosunku do tych, bo wiesz, Oculus pozycjonuje się na podstawie kamer. Tam nie wiem jakiego rodzaju, ale kamer, nie? Więc ten. I to mnie ciekawi bardzo. No, liczę, że
sumie może trzeba grać we właściwe gry wtedy, no w sensie może niektóre gry odpadną, jakieś tam z bardzo dokładnym sterowaniem. Właśnie mi się, ale właśnie... wydaje mi się, że mieli trochę czasu, żeby to dopracować. Tak, 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 bo to minęło już parę lat, jak nie było. Plus nie słyszę, wiesz, żadnych, jak to się ładnie mówi, nikt na to nie narzeka, o. No właśnie, czekaj, pan młody przecież gra perfekcyjnie z grami ze sklepu Rifta, ze Steam VR-u bywają jaja z kontrolerami. A, okej. Okay. Czyli Pokémony. Dobra, Baton, ja ten nie będę cię męczył, dobra, cię odstawię. No ja powiem Noita za pół godziny. Wiem. Liczę właśnie. Ja czekam. Mam w kontrakcie 2 do 3 godzin, zaraz zobaczę, czy dwie wystarczą. Dzięki, Baton. Czatku, hejdźcie dalej, ale pamiętajcie, nie wiem, Chińczyk patrzy czy coś. Chińczyk zawsze patrzy, niezależnie co robicie. Zwłaszcza jak wybraliście życie Xiaomi lepsze. Okej, mam więc 5 czempionów. Nie myślę co powiedzieć. Graj trzema. Jarzyna coś wkleja. A, jestem tutaj dla was, sprawdzimy linki. Mi się wydaje, pobieranie rozpoczęte. Więc tak, mam tutaj ten supporters. Nie wiem, co to znaczy. Tak? Jest hit level 10, jest 15, więc nie wiem, co to jest kompletnie. Jest riders i to nie jest nabite. Nie wiem, co się stanie. Tak? Ale absolutnie mówię. Grandi. Wbiłem 10 level. Nie, no ja dziękuję, to jest, mówię. To... Nie chcę, żebyście się ośmieszali, sobie zdaję sprawę. Jakbyśmy to robili w 2011, to by było Riders 3000. Ale teraz jesteście już dorośli, macie już własny rozum, tak? Nie kupujecie early accessów, plujecie na Robertsa, jesteście inteligentni, jestem z was bardzo dumny, tak? Potem przychodzi taki generator i mówi, że ten, że jest tam, że pewnie nie rozumiecie dowcipów z Żydów i z kobiet, a ja wam absolutnie ufam, tak? Że potem nie podbudzacie społeczeństwa i ten, nie? Więc ja mam dużą ufność, tak? Skończyły się już bany, na przykład praktycznie nie ma banów, nie? Tak, panie Macieju, nie. Weźmiemy tego jako lidera. Super babę, nie wiem skąd ona się wzięła. Jeszcze zostaje druga super... Łoś super ktoś, to i jedziemy na starta. Pamiętam stream z Koda, Zygfryd. Z którego Koda to było? Ty, nowa sceneria w ogóle. Nie wiem, co się stało, w ogóle się biłem z... To jest auto! To nie dam tego auto, bo to mi przedłuża ten. Ja chcę tutaj sam ten decydować. Którego Koda to było? Ja przechodziłem Call of Duty jakieś krudy, boję się, że mogłem... Nie, nie grałem w Call of Duty na streamie chyba. Że z czołgiem. To nie był Call of Duty, to była gra o nanosutach. Że daj auto sam się przejdzie, ale nie mogę, jak się przejdzie do jakiegoś trudniejszego poziomu dojdzie, chcę sam to robić, okej? Okay? Mi to ekscytuje, że klikam, bo mogę kontrolować ten i udawać, że tłumaczę wam, co się dzieje, tak? Jak ktoś tego nie rozumie, ogląda, to ogląda naprawdę profesjonalny strumień, tak? Skupiam się, pokazuję wam postacie, mówię wam, że mają statystyki, które wchodzą w synergię, tak? Call of Duty Modern Warfare nowe. Co ty gadasz, jak? Że w reboota Modern Warfare? I wtedy zbanowałem tyle osób? Nie, to tam był jakiś starszy dzieje. Kto to pisał? Zygfryd. Podczas gry Battle Royale w Black Opsie. Zbanowałem pół czatu? W Black Opsa teraz? PUBG'a. To jest niemożliwe. Kurde. No, nie rozumiem, powiem szczerze. Ty, patrz, on wykorzystał bot. Wszystkie umiejętności. Ciekawe, tak, dajemy... poszły tak strasznie ostro, on wali po prostu tymi umiejętnościami non-stop. Nie zachowuje ich na później, na bossa. Nie wiem, czy to jest dobre. Przeżył. Żeby Sekiro, że to było dawno, ale to nie no, przecież Black Ops to jest, chyba że tego starego Black Opsa. Bo teraz jest Warzone, ty, może mieć rację, kto to napisał? Ty, masz rację, to było, sorry, pomylił mi się Warzone z Black Opsem. Okej, okay, tak mogło być.
To jeszcze było przed Facebookiem, nie? Okej, okay, to jest jakiś nowy ludzik, tak? I on ma takie coś. Pobłogosław Panie Bronie, a to jest święte światło. I on jak walnie, on jak walnie... On wali po swoich? Oj. Tak, nie, to były te stare, te Black Ops, co nie były single, tak było. Potwierdzam, to tak było. Dobra, uwaga, uciśniemy razem w tego. I idzie na wyścig. No niestety przeżył. Zwiększa ataki, teraz atakują. To jest bardzo logiczne zrobić silnik. Uwaga, teraz tak, zjedziemy tego zwierzątko. I ono zdechło. I zostały 2 na 4. Wydaje się, że mamy przewagę. Prawie. No to dobijamy. To jest dziewczynka czy chłopiec? Kurczę, jest tak trudno z tymi postaciami. Z assuming their gender. To jest niestety. Czekaj, Trey pisze, że Giertyk zemdlał w łazience, jak był sam na sam z agentem CBA. Szkoda, że nie mogę teraz tego przeczytać. Brzmi jak fajna historia. Historia z Giertykiem, są nawet cheater jest. Jak Black Ops wyszedł, to jeszcze nie streamował. Mogło tak być. Pokażę wam coś. Wstanę sobie akurat, żeby przysługuje mi na każdą godzinę pracy rozruszanie kości. Rozruszanie kości. Dzisiaj goniłem kuriera. O. Stoi, to jest reklama Population One, bicie Saber, parku rajskiego Aftermath, Climb 2 i teraz was zatka, Gwiezdne Wojny i Echo VR. Klikaj auto. Nie. Tutaj myślimy, to nie jest ten bezmyślny... O, że krzyknąłem, chyba nie chciałem tego zrobić. Ty zasnął. Tak? Kiedy otwieram. Nie wiem, czy muszę zrobić dwie, czy trzy. Tak? Chyba to jest to, czy zależy, czy chcę... Jak was... Ja nie wiem, czy nie dostanę więcej hajsu, jak będzie was więcej. Kurde, boję się, że tak, ale nie chcę, ten... nie chcę was namawiać tego szajsu. Do tego, do tej dobrej zabawy. Hej. Czy ten... Tak, z foteli jest z Ikei, jak coś. Sorry, to jest trzecia faza? Trzecia, okej, okay, to jest ważne już. Pociśniemy więc te... Aha. Tak, trzeba mieć kontrolę nad ludzikami, nie? Więc absolutnie ten. No tak, uderzymy w tego. I zostaje jeden na trzech. Powinniśmy to wygrać. Zwłaszcza, że kolega przywoła kolegę do ataku. Że mógłbym reklamować wszystko i tak bym tego nie kupił. O to chodzi, właśnie to chodzi, że to jest świadomy widz, tak? Mi się wydaje, że to jest bez serca. Nie lubię ludzi, a to jest dużo, którzy traktują osoby, które ich oglądają jako takich debili, tak? Że mamy armię, tak? I potem ich wykorzystują z gatunku. Nie wiem, zróbcie coś dla mnie. To są jakieś kurde, to są przypadki dla psychiatrów. Mówię całkiem serio. To jest jakiś przerost ego nad rozumem i godnością człowieka. Ile tego cyrku? 2 do 3 godzin, okej? Okay? Wiecie, co z nim zrobić. Tak, coś w tym stylu. To są przeważnie dzieci oczywiście, tak? No, ten. Albo osoby o umyśle dziecka, tak? Coś tak się zdaje, że jak się rośnie i tam nic się nie dzieje. Że każdy streamer... Znaczy, nie znam wszystkich, zakładam, że są jacyś ogarnięci, nie? Co jeśli mam za duże zaufanie? No trudno. Ja wolę mieć za duże zaufanie. Idziemy dalej, tak? Bo no, jest ciekawy, tak? Jest bardzo ładna scenografia teraz. Zwróćcie uwagę na to, że na przykład... widać światło spadające z góry, które się rozprasza na tym parujących elementach. Jest pan Pupka, albo pani Pupka 16. Nie tak się umawialiśmy, pozwiemy. dobra.
Mamy tak, czerwone. Mamy tutaj problem. A nie mam problemu, wszystko ten. Zjedziemy od razu. Ten gruby jest chyba jakiś potężny. No i to bardzo ładnie siadło. Okej, nie wiem co się stało, kliknąłem. Prawym chyba to jest atak też. Okej, Tiberium już to zgrał tym, że klikasz auto i sama się gra. Nie, ja pokazuję jej inną stronę, tak? Mówię, najważniejsze w kontrakcie było, żeby był ten cały Riders licznik, żeby był bot, który mówi na Twitchu, że jest pobierz Raid Shadow Legends za darmo, na komórki i pecety, otrzymaj specjalne nagrody dla nowych graczy, nie zapominaj ukończyć samouczka, nie zajmie się to więcej niż... Czy to jest samouczek? Nie zajmie się to więcej niż 5 minut? Dziękuję za wsparcie. Okay. Nie czytałem drobnego druczku, nie czytałem. Dobra, uderzymy to zwierzę, żeby zdechło. Strasznie fajnie biegają. To jest kontratak. Kontratak sprawi, że tak? Zobaczmy, co sprawi. Jak go uderzę w twarz, on odpowie. Ale zwróćcie uwagę, że nie bolało. Babkę 5 poziomu też nie bolało. To jest jeden z trzech. Dodaliśmy, że 10 level bity. Ej, dobra, Hydraulik, jaki 10 level? To jest level postaci, czy level twój? O co w tym chodzi, bo tego nie rozumiem zupełnie. Okej, 2 na 3, jeszcze nie bijemy wszystkich. Level konta, okej, muszę dać, jaki ja mam level konta. Jaki, mam już 10? Widać w mieście, dobra, dzięki. No, zbijemy tego. Strasznie mocny logik. I dobijemy tego. Ale. Mam 6. To wy to więcej graliście niż ja? Już teraz? Wie co się da zrobić. Ej. Ta liczba się pokazuje, że ludzi z twojego refinika to 10 level. Ile to trwa? Ile to z waszego czasu? Słyszałeś, że Lothar dostał bana na Twitch. Lothar to z Polach, tak? Za to, że grał w Rogue Company, a tam były skiny ze zbanowanym Dr. Disrespectem. Nie, brzmi jak Twitch. Ja teraz nie mogę dostać partnera, bo nie pamiętam coś tam. Więc wszystko sobie zdaję sprawę, że wszystko jest możliwe. W sensie to jest taka power game tych... Najgorsze jest to, że to wszyscy o tym wiedzą. Na Twitchu jest chyba cały subreddit z gatunku admini Twitcha świrują. I to jest ten. To jest... Kropka. Więc... to jest hashtag... serwis, który nie ma naturalnego przeciwnika w świecie. O. Okej, 5-poziomowi są. Tutaj dużo osób może zginąć. Najgorsze, że wyczerpałem najlepsze mocy. Trzeba używać te rzeczy, ale ten... Ale... A zobaczmy, co zrobi komp. Czy jak wbije 10 level... Ten auto się wbije, nie? Zobaczmy. Okej, zrobimy następną rundę całą na auto. Jest buraczek, dzień dobry, tak? Nie wiem, dobrze widziałem. Ale to nie mówię o... Emil chyba jest okej. Okay. Ale cała moderacja i tak dalej, nie? Tam są... jest jakaś makabra. Daj auto na 2, to będziesz szybciej. Okej, okay, który to jest poziom? Stage 3. 120. 7 na 10. To są jakieś srebrne monety. Muszę wejść do miasta, nie? Czyli... Ile tam z tych osób? 50 osób dokonało... Moment, gdzie to jest? Grand bonus... Okej, to jest ten level up. Czyli mam 6 poziom. Okej, zobaczmy. Zobaczmy na ile... Tak? Mniej więcej rozumiemy, o co w tej grze chodzi, że się biją ludziki. Ty, zaraz. Czy ja wyszedłem stąd? Ty, podziemia... Jak to się nazywają? Sewer to jest kanalizacja. Kanalizacja Arnoka. Czy będzie nowa mapka w pubu ogrywana? Jest, mogę dla was to zrobić.
Dzisiaj trzymamy się planu. Wiem, że to jest rzadki zwyczaj, ale tak będziemy się trzymać planu. Ty zaraz, kto na trzecim, ten jest nowy. Trzymamy się planu i będzie Among Us i Oculus. Okej? Okay? Co tam jest? Lubię Madre dziewczyny. Jakieś pytanie było ważne? To ta gra, za której streamowanie... Tak. Czy mamy jakiegoś reflinka? Jest reflink? Ej, ktoś tam może kliknąć na czacie? Jak się to robi? Spam. Jak to zrobiłeś teraz, że się włączyło? Czy będzie? No i to raczej tak, mi się wydaje, że ją włączymy. Okej. Okay. Teraz patrzcie na to. Zobaczmy, damy auto dwa razy. Tak, na dowód podnoszę ręce do góry. Pobiorą to, żeby nabić licznik, a później zamiast leków... Ale jakby... Nie wiem, czym to kupią... Okej, dobra. Doczytałem, Ranker, twój komentarz. Nie jest taki zły w sumie. Nie no, są świadomi, tak? Teraz tak, hit level 10... A czekaj. Muszę zrozumieć, co się dzieje, bo hit level 10... Wygrywamy. Jest tak, supporter z jednej, co jest supporter? Boję się myśleć, co to jest. Hit level... To są ci, którzy zhitowali level 10. Tak? Czy to są jakieś patohirosy? Podobno są patopokemony. Że supporter coś kupił. Jezu, kto z was coś... Komu mam oddać pieniądze? Powiem szczerze, okej? Okay? Proszę potem na priwa napisać. I czekaj, Krux to zrobił. Krux, oddam ci, okej? Okay? Dobra. Czekaj, wydałem 3 złote. Nie. Wygraliśmy, tak? Okej. Okay. Ty. Czyli wystarczy kliknąć dwa razy auto i ten, tak? Kupiłem jakieś coś za 3,99. Ty, a propos Wraniak. Strasznie dobry jest ten, przy okazji tej mojej jazdy z Oculusem, sprawdziłem do końca Revoluta, strasznie fajny to jest. Mają bardzo dobry przelicznik, jeśli chodzi o waluty. Za Oculusa zapłaciłem 2000 zł, bo wziąłem tego większego oczywiście. Przy czym mój bank by mi to wyliczył na 2100-2200. Bardzo polecam. To jest ekoludek, jeśli ktoś cię porwał. Nie, to jest odwrotnie, to was ktoś porwał, ok? Nie rozumiesz tego. Żeby dać reflinka, nie wiem jak to działa, reflink do Revoluta. Czy nie chcę promować Revoluta, bo nie wiem, tak? Podejrzewam, że tam też jest jakieś zło ukryte, że to jakieś jest chińskie albo radzieckie, coś takiego. Natomiast mówię, że niestety jakoś coś w tym jest, tak? Ej. Millennium przeliczało na 2,30. No ja mówię, ja mam tego M-banka i tam była tragedia, co najmniej 2,100. Czy będzie nowa mapka ogrywana? NET, pytałeś, nie? Już NET, odpowiedziałem ci przecież, że bardzo chętnie, zobaczymy. No. Że lepiej późno niż wcale. Ten, dobra, zaraz, czy widziałem to do Oculusa, pyta Dolomit. Bez zrobienia tego nie uzyskacie właściwej grafiki na Oculusie dwójce, na Oculusie, Questie. Co to tam jest Dolomit? Bo ja tego teraz nie zobaczę. Musiałbym na priwa dostać. Że sobie napcham brzuszek. No, chcę sobie... Nieważne, dobra. Potem wam powiem wszystko, okej? Okay? Teraz się cieszymy. Tak? To jest trzecia faza? Ty, co to jest ten? To było cały czas? Jest nic za szybko. Boję się, że jak tak będzie szło, to... Dobra, do 10 to zrobimy. A potem jak coś to zwolnię, dobra? Potem zobaczę, czy mogę kończyć, czy mogę się dalej, czy muszę się dalej dobrze bawić. Tawerna odblokowana. Ulepszaj poziomy. Leveluj mistrzów. Ulepszaj rangi. Są jeszcze jakieś rangi, umiejętności. Ale trzeba poklikać. Wróć do wioski, wejdź do tawerny, Karwisz mówi, leveluj swoje postacie. One nie są levelowane? To jest tavern, the main place where you upgrade and improve your champions.
że sprzedał mi tę grę. Nie ośmieszajcie się, okej? Okay? W sensie... znaczy, Baton mówił sensownie, tak? Jak coś, to mogę Batona jeszcze wpuścić, tak? Zaraz. Chcecie pogadać z Batonem, bo on się zna, tak? Muszę coś odpalić później, kurde. Gdzie jest Baton? Jest, poczekamy po gawędkę. Baton, jesteś jeszcze? Sorry, że tak cię przyniosłem. Macie jakieś pytania do Batona? Right? Okej. Jezu. Nie, patrzę, chyba jest nie ma. Widzę, że fajnie ten, no faktycznie, bo to rozumiem, że się więcej myśli przed grą, a potem się tylko klika auto i ona już robi swoje, nie? No tak, w tej warstwie metagry trzeba wykminić wszystko. Tam później już bota się stawia. Kliknij na ludka tego czerwonego, dokładnie, i po prawej stronie gdzieś na dole masz tam chyba kamerką zasłaniasz upgrade. Aha. No to jednego widzę, że masz, więc... I co się z nim stało teraz? Do pasek mu tam poleciał do góry. Miał chyba trzeci albo czwarty level przed chwilą, teraz ma szósty. Ja muszę jakieś unlockować. Czym jest lokowanie championów? Nie. To grać tutaj jest idiotoodporny mechanizm, żebyś sobie postaci, której używasz, nie zepsuł. Nie rób. Co? Więc się stało? A no, miałeś trzy postacie, którymi grałeś wcześniej, no nie? Więc one są zalokowane, bo gra rozpoznała, że nimi grałeś. Więc nie rób tego. Ona mi ich nie każe teraz ulepszyć? Nie. Aha, okej, okay, dobra. Nie, dlatego są zablokowane. Ale ja je ulepszyłem, nic się im nie stało, nie? No, zniknęły. Bo... Jak to zniknęły? No, poświęciłeś, ja dosłownie napisane było, aha! Że poświęcasz właśnie. Aha, dobra, okej. Okay. Okej. Aha, dobra. W sumie jestem mega ciekawy, co się teraz stanie, bo... To jest tutorial. Trochę to nie jest... Zrobiłem sobie właśnie soft blocka i już grać. W sumie to teraz ciekawie jestem. No próbuj. I wracam do kampanii. Aktualnej kampanii to chyba nie dasz rady już. Musisz się cofnąć pewnie do pierwszego aktu. Spoko. Zaraz zobaczę. Nie, powodzenia. Aha, masz rację. Trzech czempionów. No znowu nawet mam tych dwóch. Dobra, okej, Baton, muszę pomyśleć nad tym teraz, muszę z tym przespać, dobra? Więc ten dzięki, okej? Okay? Rozumiem teraz. Że mam na dziewiątym jednego. Nic, mam nadzieję, że teraz się uda, okej? Okay? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no? Daję auto. Patrzcie, na razie... Moim zdaniem... Ósmy. Czy udowodniliśmy, że system nie jest idiotoodporny, tak? To mi się bardzo podoba. Cieszę się, że właśnie może twórcy to oglądają, tak? I zwrócą uwagę, że coś poszło nie tak. I to jest trzecia faza na trzy, tak? Grunt, żeby dało nam tego jednego ludzika. Czyli my ich połączyliśmy? Coś takiego? Okej. Okay. Ale pokazałem właśnie co ten. Zrobiłem fuzję. Okej, okay, dziękuję, Baton. Okej, okay, musimy w takim razie odnaleźć taki ładny potwór. Prawdopodobnie teraz powinniśmy polec. Czy coś się dzieje, kiedy... przegrywamy? To jest trudne pytanie, ciekawi mnie to bardzo. Poleciał ci kryształ, który dropi ci postacie. Dziękuję, Wyatt, zaraz sprawdzimy. Zobaczymy, co się stanie, tak? Możliwe, że to wygramy, bo jesteśmy... Tak? Strasznie walczy, nie? Ale już zdechli. Skasował połowę składu w czasie, gdy Baton... tak było, przepraszam, ktoś to nie widział. Jest pan Kędzior, dobry wieczór. Ej, ktoś z was ma już Oculusa dwójkę, tak swoją drogą? Zastanawiam się, czy ten... Czy dużo osób... Ta druga z trzech i zdechła nam postać. Prawdopodobnie przegramy po raz pierwszy. To super. Tworu ma. Siwy ma, musimy zrobić listę. Kurde, muszę zagadać z Traskiem, czy co z tymi komentarzami do postaci, żebym wiedział, kto jest kim z was. Gdzie? Okej, okay, jest boss. A?
Okej, okay, zostaje piąty poziom kontra ten i prawdopodobnie nie uda się. Ale dostajemy level upa. Ktoś mówi, że dostaje kryształy do dropienia postaci, tak? Ale w sumie... A, nie mogę dać nexta. Okej. Okay. Brodatę dostał wczoraj. Okej. Okay. W tym portalu masz dropienie. Dziękuję, panie Batal. W tym portalu, co? Jeszcze 10 minut i jest 19. Jezu, wspaniałe. Mamy tak, 56, gdzie coś na 200 coś. 58. Jest tak, portal. I to jest summon, tak? To są te szardy, one służą do przyzywania ludzików, tak? Jest mystery. Sacred, no i to kosztuje pieniążki. To nie lepiej jest summonować, jest... Aha, dobra, mystery to są, chodzi o te ich te. Które najlepsze użyć, bo nie wiem. Epic kosztuje 100 tysięcy, to może nie, ale to. Takie, takie czy takie? Jest Sky Thunder, dobry wieczór. Legendary, tak? Czyli Rare, Epic, Ancient czy Void? Masz tylko mystery. Aha, dobra, czyli to nie ma, nie, że dopłacę pieniędzmi, ten, okej. Okay. Czyli za 500... Okej. Okay. Przybiegło coś. Więc uwaga. Battle. Dobra, ja zrobię teraz drobną... 30 sekund pauzy, zobaczę, czy tam nie było, że już ten między nami skończone spieprzyłeś coś, ale chyba nic się nie dzieje. Nie, nic się nie dzieje, nie ma żadnej afery. Nie ma afery, dobra, okej. Okay. Okej, okay, chyba wszyscy zadowoleni są. To czy wam pokażę jeden filmik. Tak, oddawaj pieniądze, które ci zapłaciliśmy. Patrzcie, miałem puścić dwa chyba, czy jeden taki filmik, ale patrzcie, zobaczcie, jakie ładne. Fajne, fajne, nie? Okej, okay, i wracamy tutaj do dobrej zabawy. Ktoś tam pytał, ile dobrej zabawy jeszcze. Mam 2-3H. Liczę, że ten... Nie pamiętam, co ja dostaję, jak was będzie więcej, jak ten. Nie wiem, czy mi się bardziej nie opłaca, jednak ten jedną godzinę posiedzieć dłużej, ale chyba... Musiałem zobaczyć. Moment, zobaczę w sumie, będzie rozpiskę. Bo teraz zrozumiałem, co chodzi z tą rozpiską. Bonusy 68, 137, 205. Ile my tam tego mamy? Od 68 to się zaczyna w ogóle. Hit level 10. Nie wiem, czy chodzi o tych 205, to chyba to. Oj. Dobra, czy rozumiem teraz, co było w tej umowie. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy teraz z następnym, tak? Ten boss niech padnie. A, nie wziąłem czterech, ale liczę, że ten. Ale liczę, że... Czeka sobie poradzi, nie? Kili zrobił dwa konta. Więc co? Jeden ludzik chyba już nie żyje, tak? Nie jestem dobry, ale... No ładny atak, dobra. Mam teraz trzy ludziki, przetrwało więcej niż ostatnio.
A? Ostatnio udało się prawie to wygrać, tak? Może się okaże, że to są buildy na mniej niż jedną osobę? Cztery osoby? Okej. No i proszę, jest prawie, tak? Mi się wydaje, to jest emocjonujące, muszę przyznać, tak? Udało się. I to jest bardzo ważne, że potem... Okej. Dobra, następne cztery. Katakumby Narbuka. Jest teraz tak, uwaga. Nie wiem teraz, co daje, kto jest liderem. Tak? To jest champions, co chce, to nie wiem, co się dzieje. Damy, że ten najpotężniejszy jest liderem. Ta mała babeczka jest kimś tam. To jest ten i to jest to. Nie wiem, czy ustawienie ma sens. Prawdopodobnie ma sens. Pokonaj ten. Pokonaj bez strat. Aha. Widzicie to? Jak pokonam we dwóch, to mam dopiero ten. A trudno. Trafiłem kaznodzieja. Co z kaznodzieja? Co się stało? Żeby nie skipować lore. Opowiem później, co się dzieje, dobra? Bo tutaj walczymy z bardzo ładnych hetakumby. Zwróćcie uwagę na te czaszki tutaj. To jest bardzo low poly, bo to mi się podoba. To jest tekstura czaszki, to jest spoko. W nowoczesnych grach jest często niepotrzebne modelowanie takich pierdół. Mi się wydaje, że to zabiera niepotrzebną moc obliczeniową. Nie mam licznika klatek niestety. Ciekawy jestem, czy jest 144 przynajmniej. Ty, co z granem? To przegrywamy. Tak? Były cztery postacie? Nie wiem, czy jestem dobrze liczę, ale... No i tutaj wszyscy zginęli prawie, ale... Aha, bo ta jedna babka to jest jakaś taka strasznie słaba. Prawie, podoba mi się to. Okej, okay, musimy teraz dać tak. Edit. Nie, bo jest replay. Teraz rozumiem, że jest replay. Rozdaj ekwipunek. Nie chcę. Czy potem, dobra? Zobaczymy, czy da się zbrut forsować. Okej. Okay. Ta jest słaba strasznie. Ona będzie ciężko ją będzie wylewelować, ale liczymy, że się uda. Kup lepszych sobie. Spójrzmy. My tu gramy, tak? Zasada brute force mi się bardzo podoba. Ciekawe, wtedy poszło lepiej, że nie muszą odpocząć czy coś? Kurde. To jest druga runda, niestety zdechli. Da się ulepszać ludziki bez poświęcania. Chyba tak, tak? Bardzo ładnie. Sleep, ice sleep. Okej, spoko. Jest level, najważniejsze. Okej, teraz coś tu chcą ode mnie, klany. Okej, rozumiem, że wszystko już okej. Więc wracamy do battle. Podziemia Arnoka. Jesteśmy przy piątym. Zrobimy czwarty jeszcze raz. Okej, okay. I oni się tam dofarmią. Wszystko będzie już super. Niestety zjadło tego małego ludzika, strasznie mi go żal. Nie wiem, czy on kiedykolwiek dojrzeje. Teraz tak, ciekawe, czy między stage'ami przechodzą te buffy i debuffy. Nie zabrałem w ogóle, dziękuję, obiło się, super. To dobrze wiedzieć. No i teraz, patrzcie, to są zdechłe ludziki, tak? Zwiększony jest ten atak i to odczuwalne jest. To jest trzecia faza na 3. Okej, okay, no mi się wydaje, że dwóch moich wygra z
Dwójką tych ledwo żyjących tych. Faktycznie, nie wziąłem tego małego ludzika. Ale jak do tego doszło? Czemu to zostało? Strasznie ciekawe, nie? Strasznie ciekawe. Co tam jest? 2M1R, że mobilka. Były gorsze gry. Najgorsze to były czasy, kiedy Zultar proponował legalną współpracę z TDP-em. To był najmroczniejszy. Wtedy robiłem... Ja byłem wtedy debilem. Ja wtedy myślałem, że nawiązałem współpracę z wielkim deweloperem i on mi pokazuje fajne gry i jesteśmy przyjaciółmi. A domyślam się, że pewnie Rojo za to wziął pieniądze jakieś grube i tyle. Ja tam mu pokazywałem się, cieszyłem, że jeżdżę wózkiem widłowym. To był dramat. Do dzisiaj nie mogę tego wytrzymać. Tutaj to jest uczciwa współpraca, tak? Wiemy, jak to działa. Wtedy myślałem, że on pokazuje wspaniałe gry, które was zainteresują, rozwiną i tak dalej. To był dramat. To były te kupy. Jeździłem wózkiem, co ja tam robiłem? Jeździłem wózkiem widłowym, potem jakieś farmy, ja pierdzielę. To był wstyd. Ja myślałem, że robię wspaniałe dziennikarstwo i pokazuję wam niszowe tytuły. To jest, mówię... Jeszcze pamiętam, podchodził podstępnie i mówił, że pogramy dzisiaj. Podejrzewam, że Dorojo sobie dom zbudował wtedy. Albo kupił mieszkanie przynajmniej. Ja mówiłem jasne, z rozkoszą. Tak, 6 tysięcy osób oglądało, jak jeżdżę wózkiem widłowym. Jeszcze potem narzekał, że nikt z was nie kupił. Z tego byłem dumny chociaż, tak? Jaki to był gry? Symulator wózka widłowego. Jakieś farmy. Dajcie spokój. Czy miałem uprawnienia? Nie miałem na wózek. Ja myślałem, że mój ulubiony redaktor z dzieciństwa nawiedził mnie we śnie. Z Gamblera i ten. I chce ze mną współpracować, bo najrzetelniej jego gry pokaże. A się okazało, że my się po prostu kupili w pizdu tego szajsu. To było straszne. Jeszcze tak, Euro to tak symulator po śląsku, mój Boże, tak. Mój Boże. Jakiś boss jest, nie? Nie było dopiero bossa? Czy to był ten sam, czy tego pokonaliśmy? Kurczę, jak ja nie wiem, co się dzieje. Tak, CDP jeszcze, jak istniało, bo teraz CDP chyba... Nie, CDP istnieje? Wow. Jest 11 poziom. Że cały czas odpalam tę samą walkę, dziękuję. Okej. Gra teraz tam pokażę na chwilę. Dungeon. To jest super. Nie wiem, jakiś tam korzystał z opcji. 6D? Days. Myślałem, że po polsku jest. Ty, patrz, to jest 3D wszystko w ogóle. Wow, nie wiem, co to znaczy w ogóle. Więc lecimy dalej z kampanią, okay? To jest chyba ważne. Czy fajna gra? Bardzo ciekawa. Ja jestem zadowolony, że ją pokazuję, podejrzewam, z innych powodów niż wy. Ale... Baton mówił, że jest spoko, że to nie jest, że tak, że to... To nie jest coś strasznego, to nie jest jak pokazywanie Star Citizena, tak, że ta gra ma sens. Babka może ci poziom 11.7, super. Czy będzie Noitunia? Tak. Że jest po 19. Właśnie nie wiem do kiedy mam. Muszę zobaczyć. Że to jak Cardstone. Bardziej ten Auto Butler. Okej, 12 już nie żyjemy niestety. Raczej tutaj nie pociągniemy, ta jednostka robi mi krzywdę niezłą. Ale straci zdrowia strasznie. Zabrakuje jednego ludzika? O Boże, musimy w takim razie poczekać jeszcze. Zrobimy dwie osoby dla pewności. 69 to zobaczymy. Okej, okay. I on teraz zdechnie, nie? Jest zamrożony i dobija go ten ludzik. Okej, okay. I my dajemy replay. Tak, bo są w sumie do tracenia. I patrzcie. Z tego co rozumiem, oni przychodzą silniejsi. I to się teraz chyba awansuje, ten ludzik śpiący. Tak, nawił się na stówę.
Już jest lepiej chyba. Tak, nie wiem czemu ten zdech, to prawda, ale... Ciekawe, umierają tutaj. Okej, okay, teraz jest 2 na 4. Ale jest 7-7. Trochę go bolało, trzeba przyznać. Ale nie da się teraz... Okej, okay, prawie. No i on wygra solo, tak? Podoba mi się to, czyli wystarczy dużo klikać next, a jak nie wychodzi next, klikasz replay i wtedy wychodzi, tak? Powtórzmy, bo co nam szkodzi, tak? Dajemy replay i wtedy się powinni wzmocnić. Jest Aimir, że jest okropny. Co to za krab? To jest wspaniała gra, nazywa się Raid Legend. Nie mogę być z wami do końca tutaj niedyplomatyczny, więc tak się wypowiem. Baton powiedział, że nie chcę zwalać na Batona, ale miał raz. Wydaje się, że to sensowna argumentacja. To są Pokemony. Tylko, że dla dorosłych. Tak, że nie ma słodkich zwierzątek, tylko są rycerze, zieloni faceci i zielone baby. Jak się nazywała gra strategiczna, co z Jayem? O Boże! Ta gra ma wrócić. To był Total War Arena. To była żenada. Czy to robili Polacy? Tak, jeśli... Z tego, co tu mi tłumaczą ludzie na czacie, to duża część Polaków była też wyznania mojżeszowego i oni trafili do tego kraju, z której pochodzą twórcy. Co oznacza, że poniekąd? Tak. Okej, ciekawe. Teraz przegraliśmy. Widzieliście to? A to jest dokładnie ten sam etap. Czy słodka siostra? Ja nie znam Pokemonów niestety. Chciałem obejrzeć detektywa Pikachu, wydał się bardzo dobrym filmem, ale jeszcze tego nie dojrzałem. Ojej, mamy, znowu ta siostrzyczka się przewraca tyłkiem do góry, tak? Śmieszną ubrankę mają. Na Netflixie są pierwsze Pokemony. Okej, okay, i wchodzimy w trzecią fazę z dwoma ludzikami. Tu wyszły jakieś ostre te buforojki. Nie wiem dlaczego raz wygraliśmy, a teraz nie możemy wygrać. To jest bardzo ciekawe. Okej. Okay. No i patrzcie jakie napięcie, czy mój ludzik wygrał? Okej, 12 poziom już jest. I teraz patrzcie, klasyczna arena. Walcz z innymi graczami. Sprawdź się przeciwko innym graczom. Wspinaj się w rankingach. Odbierz, odblokuj stałe bonusy dla swoich czempionów. I uzyskaj wielkie nagrody. Zarabiaj medale. Zyskaj medale. Wow. Mam już prawie wszystko odblokowane. Czy będzie u mnie Age of Empires 3? Mam to! Mam właśnie... Muszę teraz mądrze zastanowić się. Mogę chyba na luzie pokazać wam co się dzieje. Więc tak, no i teraz tej aktualizacji 1.0. Swoją drogą zobaczmy, to jest ważne. Szwadrony będzie można troszkę przycisnąć, bo są pod VR. Ale bardziej będę... Aha, tylko jeszcze nie ma VR-u dla Flight Simulatora. Dobra, to, czyli szwadrony są do testowania. To jest ciekawy temat. Baldurka cały czas nie mam. Myślę teraz tak. Będziemy mieli pogadankę o NVIDII. Co mogą oczekiwać ludzie po nowym Baldurze? Chcę speców Rysława zaprosić, że nigdy nie napisałem. Kiedy Candy Crush Saga? Jak mi Bill Gates znowu wrzuci tutaj do tego. Więc mam Age of Empires. Mam Torchlighta 3. Jedna z tych gier podobno jest bardzo zła. To jest... Trzeba obejrzeć jeszcze po napisach scenę. I to chyba już nie działa. Tak, ale kup i ona nie działa niestety, co? W Baldurze 3 podoba mi się bardzo lip-sync. Wygląda bardzo dobrze. Tu jakieś głosy są. Okej, więc to jest strona sklepu, tak? Nie jest zbugowana.
Nie, dobra, nie wiem, coś tu się odwala niestety, dobra. Znieczy nie zniknęły party animalcy zupełnie. Okej, okay. Battle Arena. Witaj w mapie areny. Okej, okay. Ciekawe co tak ludzie głupsi ode mnie w tej grze. The arena is where you put your team to the test against other players. Basic arena play. Once you set arena, the battle this show. Okay. This is where you set your arena and. Czy są ataki i obrony, tak? No to chyba się udało. Jest 70, wiem, tylko muszę się pewnie, miał być 2-3. A wyłączyli serwery party animalsów, czyli gra nie działa, dobra. Dobra, to co? Czy muszę dobić do 5? Nie, muszę odpocząć w ogóle. No, miałem, przed tym się okazało, że mi Marek Zuckerberg zabrał 180 zł z konta. Ale nic, nie ma to nic wspólnego z Oculusem. Wziął mi ze starego konta, gdzie miałem podpiętego PayPala. Bo jeszcze Oculusa nie podpinałem z Facebookiem. I ten. Jestem ciekaw, o co poszło. Kazałem PayPalowi na policję dzwonić. I ten, zobaczymy. Tak, na biednego nie trafiło. Ale tak czy siak, no, jest ciekawa sprawa. Miałem podpiętą kartę, bo czasami musiałem ze swoje bieda posty podbijać reklamowo i to jest ten. O. No moment, i idę teraz na sekundę, puszczę wam muzykę z fajnej gry. Ja tam pogadam, dowiem się, czy już mogę, jestem już wolny. I ten, i zaraz powiem, jaki jest dalszy plan. Na stówę po 20 Among Us z ludźmi.